Subaru XV to nowe dziecko w ofercie japońskiego producenta. Samochód nowy, innowatorski, zaprojektowany z myślą o rynku europejskim, w modnej i bardzo chwytliwej teraz stylistyce crossover. Ale nie jest to zwykły crossover, bo oferuje wszystko to, co najlepsze w marce Subaru i to, z czego marka Subaru do tej pory słynęła. Doskonale znana cecha wszystkich samochodów Subaru, czyli stały napęd na cztery koła Subaru Symmetrical AWD, to jedna z cech nowego crossovera Subaru XV, ale również doskonale znana gama silników w układzie Boxer o nisko położonym środku ciężkości, o doskonałych parametrach pracy i wysokiej kulturze sprawiają, że jest to wyjątkowa i ciekawa oferta na rynku tak popularnych modeli oferowanych w gamie crossover. Jest to samochód wyróżniający się w tym segmencie. Samochód miejski, ale jednocześnie dla osób aktywnych i lubiących spędzać czas poza miastem podczas weekendowych wypadów lub mieszkających na obrzeżach miast, w miejscach, w których cywilizacja z jakością drogi jeszcze nie dotarła. To wszystko daje nam te walory jezdne, dają nam dużą pewność prowadzenia samochodu, przede wszystkim bezpieczeństwo to czynne, czyli to, które jest dla kierowcy bardzo ważne, a bardzo często pomijane, bo nad naszym bezpieczeństwem biernym tutaj czuwa oczywiście cała masa systemów. Samochód uzyskał doskonałe noty Euro NCAP w wielu kategoriach tego rozbudowanego testu. Są to normy wybitne, chociażby ochrona dzieci. Tutaj Subaru XV jest zdecydowanym liderem swojego segmentu. Spora kabina z bardzo dobrą widocznością we wszystkich kierunkach, wysoka jakość materiałów, miękkie wykończenie deski i boków. Myślę, że jest to samochód, który zaskoczy wielu potencjalnych klientów. Subaru XV oferowany jest w rozbudowanej gamie silników. Mamy do wyboru jednostkę wysokoprężną Subaru Boxer Diesel. Silnik nowatorski, który uzyskał wiele nagród, cieszący się bardzo dobrą opinią. Silnik wysokoprężny i oczywiście znany, poprawiony nowej generacji silnik Boxer benzynowy o pojemności 2 litrów i o pojemności 1,6 litra. Do wyboru mamy skrzynię manualną lub skrzynię automatyczną bezstopniową CVT.